Dużo osób myśli, że trzeba trenować 3-4 razy w tygodniu albo nawet codziennie, żeby zrobić jakikolwiek progres. Natomiast w tym filmie powiem Ci krok po kroku, jak możesz trenować 2 razy w tygodniu i robić ciągle progres, nieważne na jakim poziomie jesteś. Ja też tak ostatnio trenowałem i widziałem naprawdę bardzo dobre rezultaty, bo trenując tylko 2 razy w tygodniu byłem w stanie przejść z poziomu 7C balderowego na kilterboardzie do 8A. Dlatego teraz powiem Ci krok po kroku, jak to możesz zrobić też w swoim treningu. Pierwszy krok to wybranie celu, bo jak masz tylko 2 dni na trening, no to musisz je wykorzystać bardzo dobrze. I tutaj trzeba się rzeczywiście skupić na tym, co jest najważniejsze. Bo jak będziesz starać się trenować wszystko, no to nic się nie poprawi, bo nie będzie wystarczającej ilości bodźca dla ciała, żeby rzeczywiście mogło progresować. Dlatego najważniejsze jest to, żeby wybrać cel miesiąca, nad czym chcesz się skupić. I może być to przykładowo siła palców, że właśnie to chcesz poprawić w ciągu tego miesiąca. Teraz, żeby to zobrazować, dlaczego to skupienie jest aż tak ważne, to powiem tutaj o historii mojego podopiecznego, który na początku zaczynał z sekcji. Te sekcje wyglądały typowo, czyli wtorek to są baldery, a czwartek to jest tam lina czy jakaś wytrzymałość. No i na początku dla ciała jest to taki nowy bodziec i rzeczywiście się progresuje. Siła palców idzie do góry i wytrzymałość też idzie do góry. Natomiast w pewnym momencie to już nie jest wystarczające, bo po prostu to jest ten sam bodziec, w kółko to samo i nie ma nic więcej, a to ciało potrzebuje po prostu coraz więcej. To tak jak przy podciąganiu, podciągasz się na początku z własną masą ciała, później dodajesz więcej ciężaru i więcej, żeby cały czas stymulować to ciało. A jak ten trening wygląda cały czas tak samo i nie ma większego tego bodźca dla ciała, no to wtedy ten progres się zatrzymuje. I u niego właśnie było tak samo, czyli już kilka lat był w stagnacji, nie robił za bardzo progresu. I jak zaczęliśmy razem współpracę, no to wtedy ten trening już skupiliśmy na tym, żeby rzeczywiście rozwinąć siłę palców, żeby więcej balderował, żeby miał więcej treningu na chwytotablicy. I wtedy ten progres od razu zaczął iść. Dosłownie po 4 tygodniach przeskoczył jedną wycenę balderową na swojej ściance. Więc dlatego to skupienie jest tak ważne, jeżeli go nie ma, to po prostu nie robi się progresu. Teraz przejdźmy do kroku drugiego, czyli jak to możesz zaplanować w ciągu tygodnia, żeby cały czas robić progres. I formuła, której ja użyłem, jest następująca. 80-90% czasu chcesz spędzić nad rzeczą, która jest celem miesiąca i te 10-20% na podtrzymaniu innych rzeczy. I chcesz skupić się na celu, żeby był wystarczający bodziec, żeby właśnie progresować, to co poruszyliśmy w pierwszym kroku. I druga rzecz jest po to, żeby podtrzymać wytrzymałość, czyli jak skupiasz się nad siłą palców, to też chcesz podtrzymać tą wytrzymałość. Niektórzy trenują w ten sposób, że rzeczywiście w 100% skupiają się nad tą jedną rzeczą, tylko problem jest taki, że jak się skupiasz nad tą siłą palców, a wytrzymałości nie trenujesz, to ona zaczyna spadać w dół, a nie trzeba dużo, żeby ją podtrzymać, właśnie te 10-20%. A jak tak będziesz trenować w ciągu kilku miesięcy, na przykład skupisz się nad siłą palców przez miesiąc czy dwa, no to ta wytrzymałość może mocno spaść, no i to będzie Twój nowy cel treningowy. Dlatego dobrze mieć właśnie to 10-20% jako takie podtrzymanie. Teraz przejdźmy do tego, jak to u mnie wyglądało w praktyce. Więc celem pierwszego miesiąca była siła palców. I tutaj robiłem 2 treningi w ciągu tygodnia, właśnie duże treningi na chwytotablicy, żeby rzeczywiście podnieść tą siłę palców. Było kilka chwytów i rzeczywiście trening trochę trwał, bo same zwisy zajęło około 40 minut, czyli już tutaj jest dużo większa objętość właśnie nad tą siłą i takie 2 treningi i to był wystarczający bodziec, żeby tą siłę podnosić. Natomiast po treningu robiłem wytrzymałość albo balderowałem, żeby podtrzymać to, czego nie trenuję. I tutaj mówię, to trwa zazwyczaj 10-20 minut, tylko żeby to podtrzymać. I to naprawdę fajnie działa. Druga opcja, o której przeczytałem w książce Steve'a Bechtela Logical Progression, też uważam, że działa bardzo dobrze i może też Ci się spodobać, to jest zrobienie w ciągu pierwszego tygodnia 2 treningów skupionych na tym celu. Czyli wtedy robisz po prostu 2 duże treningi na chwytotablicy, jeżeli chcesz wzmocnić siłę palców. Natomiast w następnym tygodniu jeden trening skupia się nad tą siłą palców, a drugi trening to jest taki duży trening podtrzymania. I tak pomiędzy tymi tygodniami rotujesz. Więc to też jest fajna opcja, ja użyłem tej, o której powiedziałem na początku, natomiast myślę, że obydwie działają bardzo dobrze. Trzeci krok to zmiany. Nie możesz cały czas trenować tak samo. Badania mówią, że dobrze jest wprowadzać takie duże zmiany po 4 czy 6 tygodniach. I to jest bardzo ważne, bo inaczej ten progres się zmniejszy albo zatrzyma. I tutaj masz dwie opcje. Pierwsza, taka oczywista, możesz po prostu zmienić cel. Czyli jak pierwszy miesiąc to była siła, to następny to jest wytrzymałość. I na przykład następny to jeszcze jest bouldering. I tutaj te bloki sobie możesz tak układać w zależności, kiedy chcesz być w formie. Na przykład jak wiesz, że musisz być szybko w formie, no to uznajmy, że pierwszy blok to może być jakaś siła, później moc i na końcu wytrzymałość siłowa, nie robiąc na przykład wytrzymałości, bo musisz być szybko w formie. Natomiast druga opcja to jest trenowanie tego samego. Czyli jak wiesz, że masz dużo czasu do sezonu i chcesz na przykład bardzo podnieść siłę palców, to możesz zrobić tak, że pierwszy miesiąc właśnie
skupiasz się nad tą siłą palców, drugi miesiąc też skupiasz się nad siłą palców, tylko tutaj już robisz duże zmiany. Czyli na przykład zamiast wisieć 10 sekund, no to robisz dwisy 5-sekundowe. Chodzi o to, żeby coś zmienić. A tak naprawdę, no to możesz się już tym bawić, jak te bloki wszystkie poukładać, tak żeby być w idealnej formie, albo po prostu je zmieniać w zależności nad czym chcesz się aktualnie skupiać. To już wszystko, dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o treningu, odbierz naszego darmowego e-booka, link znajdziesz w opisie i tam dowiesz się krok po kroku, jak stworzyć efektywny plan treningowy.